Wyjmujesz przed jakby piedestałem ziemi, a potem dostrzegasz miecz. Kręcimy teraz scenę, bardzo ważną, bo od tego się wszystko zaczęło. Kiedy król Artur znalazł miecz. To jest symbol. Symbol tego wszystkiego, co potem w tym filmie się dalej ma wydarzyć. Ja proszę o ciszę. Woda jest. Woda, Kamila. Dobrze. Proszę bardzo, akcja. Przez kogo opowiedzieć historię dworów, zamków i pałaców? Wybór padł na ród Szafgotszów, w średnim wieczu znanych jako Szofów. Po prostu jest to ród, który był tutaj obecny od średniowiecza, czyli od najstarszych zabytków, które się zachowały dzisiaj, aż po XX wiek, kiedy to Szafgotszowie zostali zmuszeni do opuszczenia Kotliny Jeleniogórskiej. Zatem ten ród, przedstawiciele tego rodu dokładnie, byli świadkami ważnych wydarzeń, wszystkich najważniejszych wydarzeń, które się rozegrały w Kotlinie Jeleniogórskiej. Stąd naturalnie wybrałem wielu z przedstawicieli tego rodu, by ich pokazać w filmie. Oczywiście na tle wydarzeń, które się tu rozgrywały i na tle tych pięknych obiektów z różnych epok. Gram wiele postaci, jestem takim jakby spoiwem i mam grać wszystkich Szafgotszów, którzy byli w tej całej dynastii i mieli te różne piękne pałace i zarządzali tymi ogrodami i pałacami. Także to jest bardzo trudne, ponieważ gramy od średniowiecza aż do XX wieku. Panowie od wtaczania kawę. To jest ta sytuacja, okej? Okay? Wy nie możecie już nic do siebie gadać. Dana scena to jest po prostu normalna praca fabularna, tak jak w fabularnym filmie. I trzeba jakoś te sceny opanować, wyreżyserować, ustawić. Przypominam, że w naszym filmie prawie nigdy nie grają zawodowi aktorzy, ponieważ te role są niedialogowane. W związku z tym to są sceny bardziej sytuacyjne, gdzie trzeba zagrać bardziej postacią, mimiką, jakimś gestem, ruchem. W tym filmie mamy około 250 statystów, którzy grają i różne konkretne postacie historyczne. W tym filmie mamy grubo ponad 30 konkretnych postaci historycznych, na przykład Fryderyk Chopin, książę Radziwiłł, czy na przykład Goethe, czy Fryderyk Wielki, czy Radziwiłłówna Młoda i tak dalej, i tak dalej. Czyli tych postaci jest tu bardzo dużo, ale te statyści oczywiście wypełniają nam plany drugie, plany trzecie.
Oprócz pracy organizacyjnej na planie, wcielam się również w różne role. Ja na przykład jestem Elizą Radziwiłłówną, bohaterką, która oprowadza widza po różnych miejscach w Kotlinie Jeleniogórskiej w czasach romantycznych. Gram trzy role. Trzy różne role, trzy dni zdjęciowe. Jedna rola bardzo też ciekawa, oryginalna w pałacu, na balu, gdzie cała elita, śmietanka ówczesnych lat bawi się, ale jestem tam niezauważalny, ponieważ jestem tylko elegancko ubrany i jestem bardzo daleko w tle i trzymam szampana, ale proszę Państwa, nie oszukujmy się, to nie jest szampan, tylko normalny sok jabłkowy i porzeczkowy. Także to nie jest prawdą, że ludzie, będąc na zdjęciach, piją sobie rzeczywiście wino. Nie, drugi dzień zdjęciowy, dużo, dużo ciekawszy. Graliśmy w domu tyrolskim. Byłem takim zwykłym, małorolnym chłopem, ale nerwowym, bardzo nerwowym, ponieważ przyszedł agitator i trzeba było posłuchać, co on mówi. I do końca ja się z nim zgadzam. Jakieś takie komunistyczne naleciałości mnie wciąga w jakąś taką grę polityczną. Mi się to nie podoba. Jestem zwykły, prosty chłop. No i jakoś przeżyliśmy ten drugi dzień. Ale przyszedł jeszcze trzeci dzień i to jeszcze był bardzo trudny dzień. Trzeba było się wdrapać aż na chojnik. Dostałem piękny strój. Rola jeszcze lepsza, księdza jezuickiego. Byłem w niebo wzięty, no sama rola cudowna. I jeszcze mogłem odprowadzić na tą ostatnią drogę życiową ostatniego szafgocza, który został niestety ścięty. Ale jak sami Państwo zobaczycie, niektórzy się bardzo ucieszyli z tego, że został ścięty. Przyzwyczajeni jesteśmy przez hollywoodzkie kino do pięknych, układanych walk. Trzeba pamiętać, że takie walki są nakręcane przez, powiedzmy, sekwencje pięciominutowe przez 2-3 dni, tydzień. My musimy w trakcie jakiegoś pokazu pokazać wszystko na żywo. To oczywiście jest pewien zakres cięć, pewien zakres zasłon i dzięki temu udaje nam się nie pozabijać, czasem zranić i owszem, zdarzają się wypadki, no ale jeszcze jakichś strasznych, śmiertelnych przypadków nie było. Kiedy odnosimy drobne albo czasem nawet spektakularne rany, publika się cieszy, filmowcy się cieszą, krew się leje, jest ekstra, no ale po to jesteśmy. Całkiem ciemne, wiesz? A to je widzisz? Teraz robię taki szeroki. Obok świętego patrz obrazu. Na obraz, to jest chyba mocno wymowa. Patrz na obrazy. Jaka jest reakcja żony? Ciut więcej dajmy tej. Pomijam lampy, minimalnie więcej. 24, jesteśmy w zapisie, uwaga. Cisza. Jeżeli komuś się wydaje, że praca na planie filmowym to jest improwizacja, to nie, na pewno jest w błędzie. Praca na planie filmowym, zwłaszcza ta operatorska, jest przygotowywana wcześniej w ścisłej współpracy z reżyserem, z autorem scenariusza, bo chodzi o to, żeby jak najlepiej takim narzędziem, jakim jest kamera, przekazać wizję i oczekiwania tych dwóch osób, które ten film tworzą.
W związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby taką radosną twórczość uprawiać na planie, bo w ten sposób byśmy się nie dogadali, nic fajnego by z tego nie powstało. Jest scenariusz, na podstawie scenariusza powstaje scenopis. W naszym przypadku niekoniecznie storyboard, tego już nie robimy, ale każdą ze scen wcześniej uważnie omawiamy, rozpisujemy na ujęcia, dyskutujemy, jakie z nich będą najlepsze i w ten sposób to później realizujemy. Fotosista ma dosyć trudne zadanie, bo ma nie przeszkadzać ekipie filmowej, ma stworzyć dokument, opowieść o tym, co się dzieje, jak się dzieje, ma opowiedzieć o ekipie, o filmie. Materiał fotograficzny jest przeznaczony do tego, aby promować film i jednocześnie pokazać, jak powstaje. Konstrukcja narracyjna scenariusza i filmu opiera się tak naprawdę na dwóch narratorach. Narratora historycznego, którego zadaniem jest jakby posuwanie historii naprzód. Jest to kronikarz, który pisze historię, kronikę Dolin, Pałaców i Ogrodów. Dzięki temu możemy od średniowiecza do współczesności w sposób naturalny kontynuować opowieść. Oraz współczesnym narratorze, którego zadaniem jest opis kulturoznawczy obiektów i wydarzeń. Dolina Pałaców i Ogrodów kryje wszystkie znane nam zagadki. To tutaj w Sokolikach został ukryty Święty Graal. W Sokolikach również czeka figura złotego osła, którą może odnaleźć tylko osoba o czystym sercu. W pałacu w Karpnikach leżał podobno skarb rodu Kiricz Arsjanów, mogolskiego rodu z Indii. Także w każdym z tych miejsc możemy coś ciekawego znaleźć i kto wie, czy nie uda nam się to podczas tego filmu. Thank you.